Witam serdecznie, z tej strony Mirosław Zalenty. No, myślę, że fajnym otwarciem nowego sezonu, no bo publikujemy to na początku września, będzie właśnie nowy odcinek z serii CTF. Dobra rozgrzewka, spokojne wejście w kolejny sezon. Pogadamy o mojej ulubionej dziedzinie CTF-owej. Bardzo lubię kryptografię. No i pojawi się nareszcie pierwszy szyfr. I tutaj dla ludzi siedzących w temacie nie będzie dużym szokiem, że pierwszym omówionym w serii szyfrem będzie szyfr Cezara. Klasyk. Ale tym razem dla czystego fanu pokodujemy sobie w Pythonie, no i weźmiemy na warsztat nietrywialny przypadek, bo będziemy wyznaczać wiele możliwych przesunięć tego szyfru. Także zapraszam, dużo fajnego stafu w tym odcinku się wydarzy. Zanim jeszcze wgryziemy się w zadania, w challenge, to jeszcze ostatnia sprawa wstępna. Otóż ta nasza opowieść kryptograficzna nie będzie przerywana na YouTube reklamami. Ten film pozostanie niemonetyzowany. Jest to zasługa firmy NordVPN, która wspiera naszą pracę, za co serdecznie dziękuję w imieniu swoim, Damiana oraz naszych widzów. VPN, czyli wirtualna sieć prywatna, to jest usługa, która tworzy dla nas w internecie szyfrowany tunel, chroniący naszą tożsamość i podnoszący bezpieczeństwo przesyłanych danych. Ponadto można bardzo łatwo w apce zmieniać lokalizację, z której rzekomo pod dany adres przychodzimy. NordVPN to jest klasyk na rynku od lat, solidna usługa, z której korzysta ponad 14 milionów ludzi na całym świecie. Otrzymujemy dostęp do infrastruktury tysięcy serwerów w kilkudziesięciu krajach świata. Nasza aktywność w sieci nie jest w NordVPN w żaden sposób archiwizowana. No i przede wszystkim ważna jest wygoda użycia tej apki, działającej sprawnie i dostępnej na wielu platformach. Można wszystko tak skonfigurować, że po prostu wraz ze startem kompa aplikacja nawiązuje od razu bezpieczne połączenie. Tych tunelowanych połączeń można ustanowić jednocześnie aż 6. Sam też korzystam z tej usługi na co dzień i jestem zadowolony. Jeśli ktoś z Was chciałby skorzystać z VPN-a od Norda w swoim domu czy w miejscu pracy, no to sponsor odcinka przygotował dla nas kod promocyjny. Udajemy się pod adres nordvpn.com/pasjainformatyki. Dostajemy zniżkę na 2-letni plan i dodatkowo aktualnie aż 4 pierwsze miesiące gratis. Link i szczegóły są też w opisie filmu i w podpiętym na dole komentarzu. Jeszcze raz dzięki dla Norda za wsparcie kanału, no i za możliwość obejrzenia całego tego filmu totalnie bez reklam. Okej, tyle ogłoszenia od sponsora odcinka, natomiast teraz fajnie byłoby rozpocząć naszą dzisiejszą zabawę w dziale krypto od małego recapu, powtórzenia tego, co już o reprezentowaniu znaków w komputerze wiemy. No ale nie róbmy tego tak czysto pamięciowo, sucho na jakiejś graficznej planszy. Tylko zróbmy sobie powtórzenie, rozwiązując przy okazji pierwszy challenge. Bo istnieje takie zadanko, nazywa się Encryption... No właśnie, Encryption Master. Master of Disaster, albo Master of Puppets. No ale też zobaczmy, co my tutaj mamy do przeczytania. Alright, serious talk. You need to work pretty hard. No faktycznie, zadanie jest w kategorii hard. For this one, unless you are an encryption god. Well, good luck. Dziękuję, zobaczymy co da się zrobić, będzie pan zadowolony. Pod tym linkiem można oczywiście sobie pobrać plik do zadania standardowo, ale ja, dzięki oczywiście magii wideoedycji, przeniosłem się w czasoprzestrzeni tudzież wymiarze maszyną White Rose'a, no i dysponuję już tym plikiem tutaj na pulpicie. Here ya go, txt. No to pora na słynne ostatnie słowa, czyli zobaczmy co jest w środku. This is not going to be fun. No czy ja wiem, co kto lubi. Mnie właśnie takie zagadki kryptograficzne strasznie bawią. Normalnie jakbym grał w karciankę, albo był jakimś Nathanem Drake'iem, czy inną Larą Croft. To jest jak tajemnica zapisana na wrotach starożytnego grobowca. Tutaj może tkwić zakodowana odpowiedź o sens życia, przekaz od innej cywilizacji, albo może nawet data premiery trzeciego Half-Life'a. Lęk przed nieznanym, podskórne poczucie ekscytacji. Ale z drugiej strony, może jednak nie, może to jednak Base 64. Równa się, widzimy. Mówiliśmy o tym w odcinku 5, to jest stosowany w kodowaniu transportowym Base 64, tak zwany padding. Jeśli nie wiesz o co mi tu chodzi, to wróć do odcinka numer 5. Tam wszystko się wyjaśni. Natomiast no co, no skoro to jest Base 64, to zdekodujmy to. I znowu magia wideoedycji. Boom, jesteśmy w dekoderze. O kurde, nie o to do końca chodziło, jeszcze raz. No, teraz jesteśmy w dekoderze Base 64. No to zaznaczamy zakodowaną część wiadomości, Ctrl C, no i wklejamy. 12.15, naciśnij Enter.
Kto wie, do jakiego filmu jest to nawiązanie? Niech napisze tytuł w komentarzu. Ciach. Ty, ja cię kręcę, to ma warstwy. Jak cebula, ogry, albo model osi. Normalnie incepcja, w której instancji snu my się teraz w ogóle znajdujemy. Odpowiedź brzmi, na początku września, czyli w koszmarze. Dobra, skopiujmy to i wkleimy sobie tutaj do notatnika, żeby lepiej to było wszystko widać. Wiem więcej, widzę więcej, tak to jest mniej więcej. Keep going. Na podstawie tego, co już w tej serii zrobiliśmy, czym byście to teraz zdekodowali? Dam wam 5 sekund. Do wygrania talon. Na odcinek bez reklam i balon. No, moi drodzy, tak już całkiem poważnie. Zobaczcie. E, F, D, F i wokół same cyfry. Co to może być? Zapis szesnastkowy. Tak jest, ten pan w ostatnim rzędzie wygrywa. Tylko zapis szesnastkowy czego? No i tutaj kłania się nam odcinek pierwszy tej serii. Kodowanie ASCII. No skoro jest to wiadomość w cyfrowej butelce, no to znaki zapewne reprezentowano w ASCII. No a że w wersji Extended tego standardu są to kody od 0 do 255, no to przecież te liczby, jak zresztą każdą liczbę, można wyrazić także w zapisie szesnastkowym. 0 dziesiętne to także 0 szesnastkowo. No, jesteśmy w szoku, wiem. Natomiast 255 dziesiętnie, największa wartość, wyrazić możemy jako FF szesnastkowo. Czyli maksymalnie potrzebujemy dwóch szesnastkowych cyfr do zapisu tego przedziału. A zatem tę wiadomość trzeba nam podzielić co dwie cyfry i odczytywać parami, jaki to jest kod w tablicy ASCII. No to po kolei. Szesnastkowe 54 to jest duże T, 77 to jest małe W, 6F to małe O. 2, czyli 2, no coś nam faktycznie to daje, a zatem trop jest raczej dobry. No tylko nie róbmy może tego ręcznie. Użyjemy sobie gotowego konwertera hex to ASCII, czyli wartości heksadecymalne do znaków reprezentowanych w ASCII. No to wklejamy. No i po zdekodowaniu otrzymujemy komunikat two more, czyli zapewne mówią nam jeszcze dwa kroki, jeszcze dwie konwersje są potrzebne w tej cebuli. No ale oprócz tego zauważamy też, że teraz mamy do czynienia już tylko z zerami i z jedynkami, w dodatku rozdzielonymi zawsze co 8 bitów. No i teraz dwie cyfry szesnastkowo to jak 8 cyfr binarnie. Czyli znowu tablica ASCII, no tyle że kod znaku reprezentowany jest nie jako hex, tylko dwójkowo. A zatem sprawdzając w tablicy, to jest duża literka F, kolejny oktet reprezentuje małe I, no czyli wystarczy dokonać konwersji na ASCII każdej ósemki. No i dokonamy tego oczywiście z użyciem konwertera. Tym razem konwertera bin to ASCII. Binarne kody konwertujemy na znaki. No i ostatnia, finałowa rzecz do odkodowania. No i widzimy tutaj padding, znany z Base64. A zatem przejdźmy do dekodera. Say what? Znaleźliśmy się przez przypadek na stronie pointerpointer.com. Gdzie jest mój kursor? A tutaj jest. Nie, zaraz, gdzie on się podział? A już widzę, jest. Dobra rozrywka, nie? Na godziny zabawy. Ale co myśmy w ogóle mieli zrobić? Skleroza, starość, nieradość. Dziury w mózgu, to jest to, co nauczyciel ma w głowie po wakacjach. Base64 mieliśmy rozkodować. Finałowa dekrypcja, no tak. Ctrl C, no i wklejamy. Ciach. Jestem z ciebie dumny. Yes, sensei. Cobra Kai, never die. Zapamiętaj, karateko młody. Nie wlewaj kwasu do wody. Nie, czekaj, to też nie tak. Co myśmy w końcu w tym zadaniu powtórzyli? Już wiem, kodowanie ASCII, czyli kody znaków, które mogą być zapisane w dowolnym systemie pozycyjnym. Dwójkowym, szesnastkowym, ósemkowym, siódemkowym, jaki chcemy. No bo kody ASCII to liczby, więc czemu nie miałoby się ich dać skonwertować do dowolnego systemu pozycyjnego. Oraz powtórzyliśmy kodowanie transportowe Base64. A odmień być. Nie, no co ty, weź się tato. Ta, bo nie odmienisz. No to przynajmniej prześlij flagę. No i powiem szczerze, całkiem spoko zadanie, całkiem fun, wbrew tym tutaj zapowiedziom. Buja kasza, poszło, pięknie. No to teraz, skoro dokonaliśmy powtórzenia metod kodowania, czyli reprezentacji znaków w postaci liczbowej, to pora przejść już do tematu szyfrów, czyli metod takiej obfuskacji, ukrycia, zniekształcenia wiadomości. No, po to, aby nie była ona zrozumiała dla niepowołanych oczu. Secret Service albo inne CD Action. Zadanie nazywa się Hail...
Hail Caesar, jak widać. Co ciekawe, znajduje się ono w kategorii Forensics, a nie Krypto. No, to pewnie dlatego, że to szyfrowanie Cezara, jak sugeruje nam tytuł, zaszyto, ukryto w jakimś pliku. I dlatego pewnie ten challenge trafił do działu Forensics, a nie bezpośrednio do Krypto. No to tak jak Szewczyk Dratewka, który ukrył truciznę w owcy. No, zabicie smoka nie było czynem z zakresu stricte krawiectwa, tylko raczej morderstwem. No ale wiadomo, semantyka. Tomato, tomato. A swoją drogą, to czemu się mówi krawiec i szewc, a nie krawc i szewiec? Przejdźmy najlepiej do zadania. Sugeruje się nam tutaj użycie Pythona, więc honorując autora zadania, rzeczywiście sobie dziś z niego skorzystamy. No i pobierzmy załączoną grafikę. W podpowiedzi mamy też sugestię, że jakiś rodzaj szyfrowania may be involved. No, gdyby nazwa challenge'u jeszcze nie podpowiedziała nam, to zobaczmy też ten pobrany obraz. No, to kojarzy się jednoznacznie z tym gestem Cezara wobec gladiatorów na arenie. Daruj mu życie, kciuk w górę. Albo raczej oceń negatywnie, kciuk w dół. No i to wówczas koniec tej egzystencji. No, czasy się zmieniły, ale coś z tej rywalizacji i porównywania się z innymi w nas ludziach zawsze pozostaje. To po prostu leży w naszej naturze. Zresztą, mówię to na YouTube, gdzie tak samo mamy łapki w górę i łapy w dół. Czyli jedynie forma systemowej rywalizacji się zmieniła, sama natura zjawiska nie. To jest zresztą w ogóle kadr z filmu Gladiator, prawda? A to jest Joaquin Phoenix, który zagrał w tym filmie cesarza rzymskiego Commodusa. No, ten aktor Joaquin Phoenix ostatnio zasłynął z genialnej kreacji w smutnym filmie Joker. Filmie o samotności, beznadziei i chorobie psychicznej. No, Joker ciężki film. Obejrzyjcie sobie dopiero mając 25 lat. Wtedy można dużo lepiej, pełniej zrozumieć ten obraz. No, tak czy inaczej, ewidentnie znów sugestia do użycia enkrypcji, szyfrowania Cezara. Oderwijmy się teraz na chwilę od tego zadania i omówmy to sobie, rozrysujmy to szyfrowanie. No więc tak, chcąc zaszyfrować wiadomość, oczywiście zapisaną z użyciem alfabetu, bo jak inaczej, dla uproszczenia tej analizy przyjmijmy alfabet angielski, 26 liter. Przyjmijmy tylko duże, ok? To jest taki nasz zestaw znaków. I teraz mogę zaszyfrować wiadomość stosując tak zwany szyfr podstawieniowy. No czyli zamiast każdej literki będę coś podstawiał, zmieniał ten symbol. Zamiast A wstawimy coś takiego. Zamiast B na przykład taką rzecz. A zamiast C niech będzie taki symbol. I tak byśmy sobie mogli polecieć dla całego alfabetu. No tylko, że każdy piśmienny człowiek, widząc wiadomość zaszyfrowaną w taki sposób, prawdopodobnie domyśli się, że i tak używamy alfabetu i że po prostu dokonano tu podmianki tych znaków i że wystarczy popróbować, który znak tutaj reprezentuje literkę A, który B i tak dalej. A swoją drogą, w komputerach to też byłby problem natury technicznej, użyć czegoś takiego. No bo niestandardowe znaki też trzeba jakoś przecież w komputerze reprezentować. Więc zamiast takiej podmianki na coś, że tak powiem, zupełnie spoza pudełka, żeby nie być tak bardzo obvious, jak również nie tworzyć takiego odługu technicznego, to w szyfrowaniu Cezara używamy nadal tego samego zestawu znaków. Nadal używamy alfabetu. I teraz wiadomo, gdybyśmy byli przed zaszyfrowaniem, no to literce A odpowiada A. Literka B, no to jest bez zaszyfrowania literka B. To będzie wiadomość, że tak powiem, oryginalna. I to jest taki szyfr Cezara o przesunięciu 0. Bo jak już się pewnie domyślamy, ten nasz zestaw znaków przesuniemy. Na przykład o 3 pozycje w lewo. No to teraz wszędzie zamiast literki A zapiszemy literę D. Zamiast B wstawimy E. I tak dalej. Wówczas zaszyfrowana fraza na przykład pasja informatyki będzie wyglądać tak. Trudniejsze jest to nawet tak na pierwszy rzut oka do rozkodowania. A na pewno takie bardziej sneaky, aniżeli użycie jakichś wymyślonych znaków. No bo teraz ktoś powie, no kurczę, no nie wiem co to może oznaczać. Być może zostało to poprzestawiane, być może jakoś poprzesuwane, być może podmienione. No nie mam tutaj takiej bezpośredniej intuicji, co dokładnie uczyniono z tym tekstem. No i w komputerze też nie będzie problemu coś takiego przesłać, no bo skorzystamy po prostu z kodowania ASCII. Tego rodzaju szyfru podstawieniowego używano właśnie w czasach starożytnych. No i legenda głosi, że Juliusz Cezar taką metodą kodował listy do swoich przyjaciół. No oczywiście on nie korzystał wtedy z komputera ani alfabetu angielskiego, no raczej nie powiedział sobie, a użyję tej metody, bo to się da łatwo zakodować w ASCII.
No ale tak czy inaczej to właśnie na jego cześć, jego imieniem nazwano tę metodę szyfrowania. Brutus na pewno też otrzymał niejeden list zaszyfrowany w taki sposób. A przynajmniej przed pamiętnymi idami marcowymi. Okej, tyle kontekstu historycznego co do nazwy szyfru wystarczy. Natomiast wracając do technikaliów, no na pewno zauważyliśmy już problem. Bo skoro dokonaliśmy przesunięcia, no to braknie nam, że tak powiem, dostępnych znaków. Co byście w tym miejscu zrobili? No raczej myślę logiczne jest, że w takiej sytuacji literce X będzie odpowiadać literka A, Y-owi B, no i dla Z będziemy mieli C. I teraz, jeśli ktoś tego nie widzi od tak, na tym etapie, to warto zapisać sobie kody ASCII tych wszystkich znaków. Duże A to jest kod ASCII 65, B to 66 i C to 67. No i tak do końca. No i tutaj jest oczywiście analogicznie, bo to jest to samo kodowanie znaków w standardzie ASCII. I numerycznie jest łatwiej na to spojrzeć, no bo zobaczcie, teraz wartości 65 odpowiada za kodowany znak 68. B, które było 66, stało się 69. Przypadek? Nie sądzę. C zmieniło się z 67 na 70. No czyli to będzie zawsze plus 3 dla kodu każdej literki. Czyli komputer nam mega szybko coś takiego jest w stanie zakodować. Po prostu znak po znaku w pętli dodaj do kodu ASCII wartość przesunięcia, u nas 3, no i dostaniemy zaszyfrowany łańcuch. No ale czy na pewno? To nie zadziała nam tutaj, prawda? Bo w tym miejscu trzeba nam w tej pętli zrobić IFA, który sprawdzi taki warunek. Jeżeli wartość przekroczyła 90, czyli wartość kodu ostatniego znaku w zestawie, no to wówczas... I co trzeba zrobić? No, dla wartości 91 mamy dostać 65, dla 92 66, dla 93 67. No czyli zawsze jest to dodatkowa operacja odjęcia od kodu znaku wartości 26. Dlaczego akurat 26? No bo tyle jest znaków w zestawie. Ten nasz alfabet angielski liczy 26 literek. I dzięki temu dostaniemy właściwy kod. Logiczne. Aczkolwiek pomyślmy też szerzej, bo co jeśli ktoś powie, a ja chcę zrobić przesunięcie o 1000? No to wówczas nawet dla literki A o kodzie 65 dostaniemy nowy przesunięty kod o wartości 1065. No i ten if się spełni, jasne, ale jednak gdy od tego odejmiemy 26, no to dostaniemy kod o wartości 1039. No a my się mamy zmieścić przecież w przedziale od 65 do 90. Zresztą w ogóle Extended ASCII ma maksymalnie 255 znaków, a tutaj dostaliśmy wartość 1039. Więc tego ifa trzeba nam nieco przebudować i zrobić w nim while'a. Czyli dopóki nie jest to znak z przedziału od 65 do 90, to odejmuj 26. Czyli innymi słowy, odejmuj 26 do skutku, aż dostaniesz kod możliwego do wyświetlenia znaku, mieszczącego się w tym przedziale. Ok? To powinna być pętla while, no bo jednokrotne odjęcie liczby znaków, czyli tutaj 26, może nam nie wystarczyć. Kolejna sprawa jest też taka, że tak de facto to przesunąć można także w drugą stronę, czyli zrobić coś takiego. Poza tym istnieją też operacje odwrotne, czyli deszyfrowanie. No bo jeżeli przesuwamy w prawo kodując, no to dekodujemy w lewo o tę samą wartość przesunięcia. No albo odwrotnie. Czyli często zachodzą też sytuacje na tym drugim końcu przedziału, z jego lewej strony. I oczywiście sytuacja będzie analogiczna, no tyle, że sprawdzimy sobie warunek kod mniejszy niż 65, lewy kraniec przedziału, oraz będziemy dodawać 26, zamiast odejmować. Też w while'u, dopóki w końcu nie otrzymamy wartość znajdującą się we właściwym przedziale. Prawda? Tak naprawdę to lepiej jest na to spojrzeć jak na pierścień, zamiast na liniową tablicę. I tak też można było sobie przygotować z drewna czy z metalu takie oto pomocnicze narzędzia dekodujące. Sprytne, nie? I ułatwiające życie bez komputera. No ale dobra, jak już rozumiemy sposób działania szyfru Cezara, to wracajmy do naszego zadania. No, do analizy dostaliśmy pliki JPEG, no tylko pozostaje pytanie, jaki łańcuch ja mam tutaj rozkodować. No, poznaliśmy już w tej serii kilka narzędzi z działu Forensics. Można by to przepuścić przez polecenie strings, zbadać binwalkiem, albo zobaczyć, czy coś ukryto w metainformacjach za pomocą exif toola. A zresztą, nawet będąc tutaj w Windows,
można choć w małym stopniu zastąpić użycie tych narzędzi. Po prostu na szybko otwórzmy to w Notepadzie. Oho, no jak widać, wcale nie jest to taki zwykły, niewinny plik, bo już na starcie widzimy ukryte informacje. No tu są aż trzy flagi, ale to raczej nie jest rozwiązanie, no bo zobaczcie, co tu jest dokładnie napisane. Hail Caesar, po pierwsze. A zatem jest to raczej znowu podpowiedź, żeby gdzieś tutaj użyć szyfru Cezara. Wiadomo. Druga flaga to też jest raczej podpowiedź. Samoloty czasami powodują czy ulegają podczas lotu wypadkom. No ale zobaczcie pierwsze litery. A, S, C, I, I. No to jest podpowiedź, użyj kodowania ASCII. A to, lot 32 odlatuje wkrótce ze 126 bramki, to też jest podpowiedź. I to sprytna, bo dajmy sobie na ekran tablicę ASCII. Zobaczcie, znak 32 w tablicy to jest pierwszy, który ma reprezentację graficzną. No to jest po prostu spacja, czyli odstęp. No ale nie znak sterujący, jak te o kodach od 0 do 31. No czyli mówią nam, zacznij od 32 znaku. A zakończ na jakim? No na 126, czyli tyldzie. No bo już 127 to jest delete. A zatem innymi słowy, no tu jest sugestia, że zestaw znaków użyty w szyfrowaniu to są kody z przedziału od 32 do 126. Taki mamy do dyspozycji zestaw znaków, taki można powiedzieć pierścień w tym cesarskim szyfrowaniu. No tylko, że panie, gdzie ja tu mam dokonać tej deszyfracji? Deszyfracji czego? Całej tej wiadomości? Tego? Tego? A może tutaj? Gdzie dokonać, że tak powiem, cesarskiego cięcia? Dobre pytanie. No wiecie co, przejdźmy może jednak na chwilę na Linuxa. Zbadajmy sobie ten plik exif-toolem, czyli meta-informacje. Szczegóły użytkowania tego pakietu poznaliśmy, przypominam, w odcinku 4 serii CTF. No i dobra, zobaczmy. No jak widzimy, jest tutaj meta-informacja nazywająca się comment, czyli po prostu komentarz. No to zobaczmy teraz nie spis wszystkich metadanych, a tylko ten comment. Czyli do tego samego polecenia dopisujemy minus comment. No, pokazał nam tylko to, ale wciąż w wersji skróconej. Okej, no to dopiszmy jeszcze do tego polecenia minus a, all, pokaż całość. O, now we're talking. Mamy to ładnie w dodatku porozdzielane. No, tutaj wam powiem, że ta długa wiadomość, ona jest o tyle podejrzana, że to nie są znaki z przedziału od 32 do 126. Nawet po zakodowaniu. No bo już na pierwszy rzut oka nie ma tu wielu znaków specjalnych. Klamer, procentów, haszy, małp, znaków dolara czy ampersandów. Powiem wam, że mnie to wygląda na użycie tablicy 64 znaków, czyli tablicy Base 64. Prawda? Bo mamy tutaj tylko praktycznie litery i cyfry. Jedynie kropki tu nie pasują, ale w sumie dekoder może sobie je po prostu pominąć, więc wtedy faktycznie może to być wiadomość zapisana w Base 64. Spróbujmy to rozkodować. Dokładnie sobie to zaznaczamy i kopiujemy. No i przejdźmy do dekodera. Wklejamy. Ciach. Ha, jest to rzeczywiście jakiś ukryty przekaz od twórcy. Mamy tutaj pomocne linki, w tym namiar na kanał YouTube twórcy oraz kilka słów od autora o niku KC Bowhunter. No taki dodatkowy easter egg w tym zadaniu, bo flagi tu nie ma. Ale spoko pomysł, aby w tym kryptograficzno-forensicsowym zadaniu nieco dodać od siebie do tego głównego zbiornika. Także propsy za fajne zadanko. A swoją drogą zobaczcie, kropki nie występują w tablicy Base 64, a przynajmniej ja takiej wersji nie znam, więc gdyby tę kropkę tutaj usunąć, no to nie powinno nam się to zepsuć. Sprawdźmy. Tak jest, wygląda na to, że po prostu dekoder ignoruje ten znak kropki. Spoko. No ale dobra, to teraz czeka nas dekodowanie szyfru Cezara. Trzeba nam będzie zatem rozkodować albo to, no albo to. No bo to są ostatnie wiadomości w metadanych, jakie nam tutaj zostały. No tylko, że nie znamy wartości przesunięcia. Trudno, zatem przetestujemy wszystkie. Nasz przedział kodów ASCII wynosi od wartości 32 do 126. No to jak na przykład, zaokrąglając, sprawdzimy sobie przesunięcia od minus 100 do 100, no to powinniśmy znaleźć jakąś dającą się odczytać wiadomość, tudzież hopefully flagę. A zatem trzeba nam napisać dekoder. Nie chcemy używać gotowego skryptu w internecie,
Honorujemy tu naszego autora o nicku Casey Bowhunter. Przypomnijmy, bo mamy to otwarte w Windows. On wspominał w zadaniu: użyj Pythona. No to użyjemy, czemu nie? Aha, jeszcze jedna sprawa, jeszcze taka ciekawostka. W Exif Toolu ta nasza wiadomość zakodowana w Base64 wyglądała tak. No i zobaczcie, że zaczyna się ona od SWY, czyli w Notepadzie jest to dokładnie tutaj. A to nie jest przypadkowy spot. Zobaczcie, Enter, pasuje idealnie. Tu od razu widać, że to jest cała ta wiadomość. No, czemu to jest ważne? No bo gdybyśmy zaczęli na przykład stąd dekodować, Ctrl-C, no i przejdźmy do dekodera. Wklejamy. To zobaczcie, będzie lipa. Także tu nam Exif Tool pomógł. Ale też z drugiej strony w Notepadzie nie ma tych mylących kropek, tak jak w terminalu, nieco gubiących nas na tropie. A popatrzcie, że te kropki w terminalu, no to wstawione zostały dokładnie w miejscu znaku końca linii. Czyli po prostu Exif Tool tak zinterpretował nową linię, wstawiając kropkę. Więc za to plus dla Notepada. To tylko pokazuje, że trzeba przede wszystkim rozumieć, co się robi i nie ufać ślepo jednemu narzędziu, tylko po prostu myśleć. No ale dobra, spróbujmy teraz już zdekodować to albo to, pisząc sobie kod w Pythonie. Pierwsze pytanie, jak zacząć w ogóle pisać w tym języku? No chyba najprościej jest to zrobić w Windows, używając edytora Visual Studio Code. Także wpiszmy sobie w Google Visual Studio Code. Download i pobieramy instalkę. A w międzyczasie wyszukajmy też ponownie Visual Studio Code, ale dopiszmy with Python. I słuchajcie, w tym miejscu znajdziecie w razie czego pełny tutorial krok po kroku. Oczywiście my też to pokażemy, ale w razie wystąpienia jakichś problemów, tutaj jest to pokazane krok po kroku. Okej, no to co, instalujemy dziada. Okej, umowa, wiadomo, dalej. Może być, wszystko może pójść tutaj domyślnie. No i odpalmy tego wizuala. No oczywiście też tuż po instalacji ten wizual może nas zapytać o wybór tematu, kolorków. To sobie na tym filmie pominiemy, bo jakby powiedział Zbyszek, szkoda strzępić języka. Ok? No to my chcemy kodować w Pythonie. A zatem plik nowy. Oraz ponownie plik zapisz jako. No i wybieramy sobie z listy Python, czyli rozszerzenie PY. Niech będzie Cezar. No i zapiszmy to na pulpicie. I zobaczcie, od razu nam wyskakuje info. Hej, Python nie jest zainstalowany. No to pobieramy. Ciach. Instalka. No tu wiadomo co robić. Na filmie używając magii koniunkcji sfer przyspieszmy ten proces. Gotowe. Patrzę na was, głodnych, przerażonych. Spokojnie, to tylko Python. Klikamy, potwierdzamy i zamykamy. Dobra, to teraz wracamy do wizuala i jego też zamykamy. No a następnie udajemy się do lokalizacji, w której zapisaliśmy nasz pierwszy skrypt Pythona i klikamy prawym i otwieramy to jeszcze raz w wizualu. I teraz, jeżeli byśmy dostali takie info, że jesteśmy w trybie ograniczonym, no to na spokojnie klikamy sobie zarządzaj i dajemy ufaj, żeby móc uruchamiać nasze skrypty. No i zajmijmy się tym info, że potrzebne jest tutaj jeszcze rozszerzenie. No i to jest w zasadzie ostatnia sprawa do ogarnięcia. Okej, gitara. No to zamknijmy szczegóły. I teraz mamy tutaj też przycisk uruchom. No taki ewidentnie play button. Wpiszmy sobie roboczo na przykład print, czyli pisz po ekranie, hello, world albo friend, whatever, i uruchamiamy skrypt. No i proszę, mamy zintegrowany w edytorze terminal. Czy można wygodniej? Można, ale na dzisiaj to jest i tak za dużo komfortu. Także jedziemy z okodowaniem skryptu deszyfrującego. Zróbmy sobie funkcję, czyli w Pythonie zapiszemy def. Definiujemy własny, autonomiczny fragment kodu. Niech nasza funkcja nazywa się na przykład Cezar.
i dostanie jako argumenty, no najpierw łańcuch. Niech to będzie na przykład co. W sensie co jest do zdekodowania, jaki napis. No i jeszcze trzeba zapodać jakieś przesunięcie. No niech to będzie taka polska nazwa zmiennej, why not. No i tutaj w Pythonie następuje teraz dwukropek i następnie wcięcie. To właśnie ten indent, to wcięcie, zamiast typowych dla wielu języków klamer, mówi nam, że znajdujemy się teraz w środku ciała funkcji. No to dalej będzie pętla, for, która przejdzie się po każdym znaku naszego łańcucha. Czyli for znak, tak to sobie nazwijmy, w, in, łańcuchu co. I ponownie dwukropek, no bo zaczynamy tutaj nowe ciało, tym razem ciało pętli. No i tak, odczytaj kod ASCII danego znaku. Dokonamy tego funkcją ORD, ordinal value. Czytamy, jaki kod w tablicy ma nasz wyjęty z łańcucha znak. Ok, a dysponując kodem, teraz dodajemy do niego, czyli kod ASCII plus równa się naszemu przesunięciu. No, a jakby ono się okazało ujemne, to też nie ma problemu, no bo dodanie na przykład minus 100 w praktyce odejmuje 100 od wartości, więc wszystko będzie ok. No a dalej, jak wspominaliśmy, trzeba nam zabezpieczyć wyjście poza granicę tablicy. U nas to ma być zakres od 32 do 126. To jest ten nasz pierścień szyfru Cezara. Można powiedzieć w cudzysłowie alfabet. No to jak mówiliśmy while, dopóki, wartość kodu ASCII jest większa niż 126, czyli wyszliśmy poza przedział z prawej strony i tutaj w Pythonie jak widać nie ma nawiasów ani klamer, tylko jest znowu dwukropek i wcięcie. Czyli teraz jesteśmy w środku ciała while'a, w ciele tej pętli. No i jak wyszliśmy poza prawy kraniec przedziału, czyli taki Robert Kraniec, no to trzeba nam zrobić tak, zastanówmy się. Jeżeli by to była wartość na przykład 127, pierwsza spoza przedziału, no to będziemy musieli wrócić na początek, do tej pierwszej wartości, czyli z tego musi się zrobić 32. A zatem dla kolejnej wartości 128 będziemy mieć 33. 129 zamienimy na 34 i tak dalej. No więc zobaczcie, ile trzeba nam zawsze odjąć? No z tego wynika, że zawsze odejmujemy 95. No i w ten sposób będzie, mówiąc bardzo technicznie i specjalistycznie, git majonez. No i dobrze, że jest to while, no bo w przypadku dużych przesunięć może trzeba będzie odejmować wiele razy. Czyli do skutku odejmujemy 95, aż w końcu nie ma bata, napotkamy wreszcie wartość z przedziału od 32 do 126. No i też jak się od razu domyślamy, zabezpieczyć trzeba nam także lewy kraniec przedziału. Dopóki wartość kodu ASCII jest mniejsza niż 32, no to będziemy do tego kodu tym razem dodawać. Oczywiście wartość również 95, no bo sytuacja jest analogiczna. Zmienia się tylko test, no i dodajemy, a nie odejmujemy, czyli ten znak, no bo te wartości są mniejsze niż 32. Logiczne. No i dobra, czyli po tych wszystkich bojach mamy już w zmiennej kod ASCII odpowiednią wartość liczbową znaku. Odpowiedni kod. No to trzeba nam teraz z powrotem przekonwertować to na znak z tablicy. Zróbmy tak. Na samej górze, przed tą pierwszą pętlą, dodamy zmienną na przykład o nazwie gotowe. I to będzie na początku pusty łańcuch. No przynajmniej na starcie jest pusty. Natomiast po tych obu pętlach while, kiedy upewniliśmy się co do przedziału, do tego łańcucha gotowe, dokleimy, czyli konkatenacja, i tak samo jak w JS-ie, w Pythonie jest to operator plusa. Czyli może być od razu plus równa się, czyli do tego co już mamy, doklej kolejny znak. No i użyjemy teraz funkcji odwrotnej do ORD, o nazwie HR, char, character. Daj mi na podstawie wartości kodu liczbowego znak z tablicy. Oczywiście na podstawie tej wartości kodu, która tkwi w zmiennej kod ASCII. Logiczne. No i tak sobie to przemieli, cały napis znak po znaku i jak pętla for się skończy, czyli wracamy na poziom wcięcia funkcji, prawda? To tutaj damy return, no i oczywiście gotowe.
bo zwracamy cały łańcuch po zakodowaniu z żądanym przesunięciem. Gitara. Trzeba jeszcze tylko tej funkcji użyć, wywołać ją. No to wracamy do kodu głównego, czyli teraz brak indentu, totalny brak wcięcia. I zróbmy sobie zmienną, na przykład kandydat pierwszy, K1. I tam wsadzimy znaki, które skopiujemy sobie stąd. No, pamiętając też, co dokładnie zobaczyliśmy w Linuxie, w ExifToolu. No i kopiujemy sobie i dajmy tutaj cudzysłowie i wklejamy w środek. No i jeszcze kandydat drugi, K2. To jest ten drugi zestaw krzaczków, który ujrzeliśmy w wynikach ExifToola i które również możemy skopiować z Notepada. Zaznaczamy i kopiujemy. No to wpisujemy cudzysłów i wklejamy ciach. No tutaj jeszcze będzie tego rodzaju problem, że jakby całe te nasze wklejone zestawy znaków mają być ograniczone znakiem cudzysłowia. Natomiast na przykład tutaj już w środku jest ten znak. No to myślę najprościej zrobić tak, że damy lewy slash cudzysłów. Wtedy komputer wie, że chodzi nam o ten operator, a nie o zamknięcie całego tutaj ciągu znaków, że ten łańcuch zamknie się dopiero tutaj. I podobnej natury problem będzie z lewymi slashami. Na przykład tutaj. No komputer pomyśli, że to jest lewy slash coś tam. Obojętnie już co to dokładnie będzie. No ale ten znak po prawej to już nie jest ten znak. Tylko to jest kod lewy slash coś tam. Więc trzeba zrobić lewy slash. Wszędzie podwójnie. No bo wtedy mówimy, to ma być znak pisany. Znak lewego slasha, dokładnie ten. No, teraz to ma sens. I mamy dwa prawidłowo zapisane łańcuchy do przebadania. Dwóch kandydatów. No to teraz, skoro nasza funkcja Cezar dokonuje konwersji jednego wysłanego do niej napisu z zadanym przesunięciem, no to trzeba nam taki proces zapętlić dla różnych przesunięć. No powiedzmy te od minus 100 do 100, jak sobie pierwotnie założyliśmy, grunt, że są to wartości większe niż zestaw znaków, niż te 95. I w dodatku trzeba to wywołać tak dla kandydata pierwszego, jak i drugiego. No to zapiszmy pętla for, nazwijmy to P jak przesunięcie, w zakresie, przedziale, czyli range, od wartości minus 100, dajmy do 101. No i w środku ciała pętli dajmy print, wydrukuj na ekranie i wywołajmy naszą funkcję o nazwie Cezar. No i ona ma dwa parametry. Po pierwsze łańcuch, no to wyślijmy tam K1 i po drugie przesunięcie. No tutaj oczywiście damy P, które zmieniać się będzie, jak zapisaliśmy, od minus 100 do 100, razem 101 iteracji. I wiecie co? Na początku wypiszmy jeszcze wartość P, czyli dla jakiego przesunięcia uzyskaliśmy ten wynik. No tak z ciekawości. No tylko, że to jest integer, a nie napis. Więc trzeba to jeszcze przekonwertować str-em do stringa, do łańcucha, wiadomo. No i dokleimy jeszcze spację. No i do tego doklejamy wynik deszyfrowania z tym zadanym przesunięciem P. Okej, super. No to skopiujmy sobie jeszcze te linie. No bo rzecz jasna to samo zrobimy także dla kandydata numer 2 do znalezienia flagi. Dobra, no to odpalmy ten nasz skrypt. Run baby run. Ha, how cool is this? No jest to brute force'owe podejście, także mamy tutaj pełno wyników. Skopiujmy więc sobie to wszystko. I przeklejmy te wyniki do nowej karty w Notepadzie. Będzie się nam łatwiej oglądało. Oczywiście możemy teraz ręcznie poszukać, czy któreś przesunięcie dało nam jakiś sensowny wynik, dobrze brzmiący, no ale skoro te trzy nasze flagi wcześniej w pliku JPEG rozpoczynały się od CTF-Learn, no to poszukajmy w tym spaghetti takich nitek, w których wystąpi fraza CTF. Oho, Maximus Decimus Meridius. I jeszcze taki trochę easter egg z napisem zignoruj to. Chciałoby się powiedzieć elokwentnie, No, jest to jawne nawiązanie do sceny z Gladiatora, kiedy Commodus pyta, jak ci na imię? Gladiator. I nasz protagonista odwraca się i spokojnie odchodzi. Jak śmiesz odwracać się do mnie plecami, niewolniku? Zdejmuj hełm i mów, jak się nazywasz.
nazywam się Maximus Decimus Meridius, dowódca wojsk północnych, generał legionów Felix, lojalny sługa prawdziwego cesarza, Marka Aureliusza, ojciec zamordowanego syna, mąż zamordowanej żony, których pomszczę w tym życiu lub w następnym. No, to była kozacka scena. Słuchajcie, jeśli to nie jest nasza flaga, no to ja będę wręcz zawiedziony. Sprawdźmy. Tak jest, mamy to. No, świetne zadanie. Nie uważacie? Uwielbiam kryptografię. Wiem, że jestem tutaj nieobiektywny, no bo to po prostu moja osobista preferencja. Ale serio, no masa zabawy. Kocham takie zadania i w ogóle zabawę z szyframi. Dzięki, że postanowiliście towarzyszyć mi w tym write-upie. Na koniec jeszcze raz dzięki firmie NordVPN za zasponsorowanie tego odcinka serii CTF. nordvpn.com/pasjainformatyki. To jest link do możliwości uzyskania dwuletniego planu z aktualnie aż 4 miesiącami gratis. Szczególnie w tym miejscu dziękuję także naszym patronom, którzy wspierają naszą pracę. No i do usłyszenia niebawem w kolejnych produkcjach. Pozdrawiam serdecznie.